tylko zły sen. To tylko kolejna słaba podróba TLD. Witajcie w kolejnej części The Long Dark. Seria Lodowy Stalker. Pojechaliśmy na wycieczkę w Bieszczady. Jesteśmy tu już chyba piąty dzień. Region jest czaderski. Wszystko jest tutaj maciutkie, malutkie w porównaniu do ogromu tego obszaru. No i zwiedzamy. Trafiliśmy teraz akurat na elektryczną mgiełkę, więc troszkę utknęliśmy. Jesteśmy zależni od warunków pogodowych. Raczej nigdzie nie wyruszymy na chwilę obecną. No i nadchodzi noc, więc będziemy tutaj, wszystko na to wskazuje, że będziemy tutaj kimać. A w niższych partiach jaskini jesteśmy odizolowani od mgiełki, więc będzie można odespać. Minus będzie taki, że no walnie nas pewnie trochę po klaustrofobii. Nie wiem, co gorsze. Chyba bezsenność od mgiełki jest mniej problematyczna niż klaustrofobia generalnie, więc może jednak spróbujemy tutaj pospać, ile się da. No i tak nas już to dorwało. Do 36 godzin pozbyć się. Herbata ziołowa. Problemy z zaśnięciem. Odpoczynek jest często przerywany. Będzie nam to mieszać i niestety będziemy kondycję też wolniej odzyskiwać, bo niestety w tych warunkach nic nie zdziałamy. Dobra, sprawdźmy sytuację. Nie żebyśmy nie mieli czym palić. Myśmy zebrali ponad 20 węgla. Możemy tutaj tkwić. Powiedzcie mi, jak stoimy z zapasami wody. Może się odkładać więcej. I tu polecimy garkiem, bo to może być taka opcja, że będziemy spać i nocą jeszcze uderzać, jeżeli będą dobre warunki, jeśli chodzi o widoczność. Kalorie, no raczej nam śmierć głodowa do jutra nie grozi. No to pozostaje tylko przewijać czas, bo ewidentnie nie mamy co robić za bardzo. Ciuchy zostały serwisowane, no musimy to jakoś ogarnąć, no. Jak się wam podobał Lawrence Arabii? Przetestowałem takie demko. Lawrence... Wow. Lawrence Arabii bez fabuły. Tak jakbym miał to nazwać, to tak bym to nazwał. Chyba czas iść, słuchajcie. Chciałbym tą linę gdzieś już zawiesić. Jak się wam ten pomysł z muzyką podoba? Nie krzyczy to jedno z drugim? Nie widziałem, żeby ktoś narzekał, więc... Puszka. Ach. Czy my mamy się gdzie zatrzymać potencjalnie? Drinusia trzeba zrobić, słuchajcie. Czemu nie możemy biegać? A, przeciążenie jest tak duże, że się nie da. No to będzie jeszcze większe. No to trochę się przymknę, posłuchajcie sobie muzyczki i idziemy.
Masz to. Słuchajcie, tam? Czy tam, gdzie jest Timbermenda, która być może czegoś pilnuje? To zaraz będą auro Timbermendy, nawiasem mówiąc. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Się było wypuszczać o tej porze i w tych warunkach geomagnetycznych. Kurczę, nie wiem. Czy tam coś jest? Czy do Timber wilka? W razie czego ucieczka do góry, jaskinia, no i będziemy spać jednak chyba do rana, bo... Powiedzcie mi jedno. Nie, przed zorze jeszcze jest. Czyli się nie liczy, czyli wilki jeszcze się nie zamienią. Ale zaraz to się może zmienić. Aha. Tak, przekłamuje się, dostaje... Ja się zastanawiam, czy to w ogóle jest glitch, czy to ma tak być, że one specjalnie tak wariują, tak wiecie, tą głową kiwają i tak próbują szczekać, warczeć, przełącza się im to, żeby było to, nie wiem, że one się przemieniają, nie? Może tak to zostało zrobione umyślnie. On się oddalił, ale on się oddalił pewnie po wsparcie. Nie wiem, czy to są warunki, żeby iść. Nic nie widzicie przede wszystkim. On tu wróci. Wróci albo, jak nie uformuje paki, to będzie biegał. Pytanie, do czego będzie zdolny teraz, jak jest w trybie... Jest już w trybie auro? W ogóle jest Timber, czy to jest czarny wilk? To jest czarny wilk chyba. A tu się liny pozbędziemy. Patrzcie, tam trzeba się dostać. Tylko jak? Jakiś most widzieliśmy, ale to nie było tak dużej dziury między tymi. Patrzyliśmy się już na to w tenże sposób. Tylko antena chyba była w innym miejscu. Coś czuję, że tu trzeba będzie zleść. Fajnie, że sobie przewinąłem czas. Aha, fajnie, że mogę przejść przez linę. Czyli teraz pytanie, czy się tu ładować, czy wracać do spania. O kurczę, chyba znamy odpowiedź. Patrzcie, co jest na dole. Ja się wycofam na jaskinię, nie będę was zanudzał tym i zapauzuję, a jak się będzie coś działo, no to zaraz do was wrócę. Mhm, już się coś dzieje. Zbyt wiecznie. Alternatywy? Widzicie, co się dzieje? Pytanie, jak bardzo odważny będzie. Może być bardzo odważny, bo jest auromendą. Rany boskie, świecące oczy. Można by odpalić czarną. I ten dźwięk syntezatora, nie wiem, czy słyszycie, one warczą w inny sposób. Jakby ktoś mówił przez modulator głosu, nie? Masz godzinę do życia. Jak nie dostaniemy pieniędzy. O, właśnie. Ciekawe, czy to był ten zwykły czarny, który się przemienił. Tak, zwykły ten, zwykła Timbermenda by się tak nie zachowywała. To jest świeczuś. Standardowy świeczuś. Warczuś. Rany boskie, żebym ja trafił, skąd myśmy przyszli, bo jest tak ciemno. Nawet o tym nie myśl. Zmiana kolorków. Jeszcze wszystko dobrze pójdzie, to ognisko będzie się paliło dalej. No, nie przełączaj się w tryb. Ciekaw jestem, co by się stało, jakbym zignorował.
czy by się rzucił. Czy trzeba się faktycznie na nie patrzeć, jak się przełączają w ten tryb. Dobra, olewamy. Nie, kontynuuję. Zdrowie dalej tracimy. Idziemy do jaskini, idziemy spać. Herbatę zrobię, tylko nie wiem, czy on się będzie bał ogniska. No nie rzucaj się. Więc tyle z tego wypadu dzisiaj. Nie odkujemy się za bardzo, będziemy się budzić pewnie jeszcze. Dobra, zobaczymy, czy tu podejdzie. Staniemy sobie na pograniczu strefy. Bo raz, że może mnie tu nie widzieć. Tu jest cieplej. Idzie czy nie idzie? Zgubił ścieżkę? Nie wiem, boję się wystawić, kurczę, dupy za krzaka tutaj, za winklo. Jak się pojawia w jego wewnętrznym kręgu, to będzie insta jump. Ło, czekajcie, kable mi tu lecą. Ta, spadamy do środka, coś czuję. Nic tu po nas. Będziemy się nudzić w środku. Albo spać przy ognisku, no bo... Giełka się skończyła. Jest ciepło. Spać na raty możemy, nie powinniśmy zginąć. Intelans, weźcie się, zastanówcie. Czy mogę spać, czy nie, bo raz pozwalacie tu postawić, a raz nie. Nie przechodź tej granicy. Ile tu zostało? 3 godziny. No to sobie walniemy 2. I może nie zamarzniemy we śnie. Szczegół, że nie odzyskamy za dużo zdrowia w ten sposób. Nie wiem, czy nie pójdę spać wabank na full, ile się da. Szczelę sobie herbatkę zieloną. To na zimno. Rzucimy węgę, idziemy spać do oporu. 3 godziny, przekłamanie na zewnątrz. 3 ugram spokojnie. 2 węgle. 5. Pójdę spać na 4. Mamy włączone budzenie się przy zamarzaniu. Bo ja bym się obudził, gdyby byłoby mi zimno, więc tak ustaliłem realizm i tak zamierzam spróbować teraz na 4 godziny spanko. Ale chyba trzymają warunki. Zdrowie trochę się odrodziło, ale będziemy musieli uważać. To będą liczne przystanki podczas podróży nas czekać jutro. Czytać nie ma co, wszystko naprawione, kraftować nie ma co. Pozostaje jedynie robić wodę i marnować czas. Trzy godziny. O, warunki się chyba zmieniają, żeby tu zaraz nas nie... Ach, nie czuję zmęczenia. No to poczuj zmęczenie teraz. Ja, to nie jest, że ja mam jakąś brudną wodę, nie? Jakoś w miarę szybko się ta woda robi, ten litr w tym garku. Dawaj godzinę. Jakoś doczekamy do tego poranka. Jeszcze trochę. Już prawie. I tutaj obóz. No dobra, co by sobie zjeść w takim wypadku? Ciężkie rzeczy. No, owsianki byśmy porobili. Zobaczmy, czy da się ją uratować. Da się. 0,25 litra wody.
12 minut, 2 godziny w ogniu. Wcinamy. Znowu owsianka ratuje nam tyłek. Jak tam z masą? 39. Zaczynamy być pod kreską, więc będzie można w końcu sensownie powolej zacząć chodzić. Białe staty, to powinniśmy odzyskiwać co godzinę jakiś procencik, tak czy siak. Tam są wymagane poziomy na gotowanie. W ogóle powinno być więcej wymogów, poziomów na robienie pewnych rzeczy, mi się wydaje. Jak na przykład robienie pewnych ciuchów. Nie powinno być tak, że Mackenzie się, kurczę, rozbił i wie, jak zrobić kurtkę z wilka, bo... Nie powinien nawet wiedzieć, jak, kurczę, obrobić takiego wilka. No chyba, że go tato nauczył, no to... To okej. Okay. Już można byłoby zaczynać taką grę, na przykład na zasadzie masz... Rozdaj sobie, nie wiem, 5 punktów i dodajecie. Wszystko jest na 1 i stwierdzacie, a Mackenzie umie gotować 2, no to będzie miał level 3, nie? Coś ten deseń, nie? 3 godziny, tak, zobaczmy, pójdzie spać na godzinę? Nie pójdzie, no to rób owsiankę. O, dzionek się przebija. Oby było okno pogodowe, bo niestety było teraz okno pogodowe, no ale sami widzieliście. By tu jeszcze nie zaczęło dmuchać przez tą dziurę. Dobra, starczy tego obżarstwa. Niestety garnek nas dociążył. Dawaj godzinę snu. A woda niech się odkłada. Jakie lenistwo, słuchajcie. Aha, aha, aha. Fajnie jakby to było wiatrochronnie, jakby w hinterland zrobiło kilka miejsc, żeby człowiek siedział i naprawdę mógł się osłonić, a nie tak na siłę, że każde miejsce musi mieć piksel, gdzie się wiatr przedostaje i gasi ognisko. That is not cool. No, możemy tylko siedzieć i czekać. No właśnie, o tym mówiłem. Dobra, spadamy stąd. I właśnie o tym Hinterlands mówiłem. Byłem w dziupli, powinienem być w stanie sobie tam urzędować na spokojnie, nie stresować. Co? Co ci się nie podoba? Ach. Zrobimy tak, godzina czekania, godzina spania i wyglądamy z dziupli. Też coś się odkujemy na raty powoli z zdrowiem, nawet tak nie śpiąc długo. Zawsze coś. Nie ma zamieci według tutaj podglądu. Nie. Według świata zewnętrznego jest zamieć. Ach, tkwimy, tkwimy. Mógłbym sprawdzić przejście i w lewo, zobaczyć jak druga odnoga gdzie prowadzi. Gdyby naprawdę nie było co robić. Będę co godzinę teraz próbował. Nie puszcza. Ale wiemy mniej więcej, gdzie mamy iść. Kurczę, zawodnik w pełni naładowane baterie, gotów do akcji, a tutaj takie warunki. Kurde, zaraz znowu wieczór będzie. A potem zorza i timbermendy i pole minowe. Jak tam, kurde, dojść?
Odpuść, Mendo. Serio, daj sobie już spokój. Ja tu nabijam znowu wewnątrz godziny i to mnie nie cieszy, bardzo mnie to nie cieszy. No nie da, no kurde, nie da spokoju. A teraz dopiero słychać tą poprawną zamieć z pełnym gwizdem i świstem. Prawie 2 godziny znowu poleciało? Musi odpuścić, no dalej. Ile można? No. Aha, jest trochę inna animacja, co prawda. Może... Już miałem mówić, że zwalnia śnieżek i zaraz sobie, wiecie... Mgiełka. Odejdzie, będzie coś powoli się przebijać przez tą zamieć. Godzina czekania, aż się uspokoi i wio, ale nie, gdzie tam? I znowu noc jest. Niech to diabli. No nie dam rady. Ile tu przesiedzę, nim zacznę zamarzać? Dobra, nie za długo. Ale widzicie, jak jednak troszkę przyspieszyć na zewnątrz, żeby mimo wszystko nie mieć 100% siedzenia wewnątrz. Żałuję, że nie wyłączyłem klaustrofobii. Dalej, puść nas. To jest jakiś żart. Ja nocą nie chcę iść. Dobra, nie będę wam tu nudził. Pauzuję. Będę kontynuował rutynę. Zamelduję się, jak będą warunki. Och, trochę się naklikałem i naprzeczekiwałem. Ale chyba wstał piękny nowy dzionek. Szybki ogień, drink, lecimy w trasę. Nawet zdrowie jest w miarę okej. No i jesteśmy w pełni sił przede wszystkim. W końcu. Idziemy, musimy iść, bo... będziemy tu tkwić wieki. Dobra, jak tam nasza broń? Doładujmy się. W jakiej jesteś kondycji, giwerko? 8-3, jest dobrze. Tu mogło być cieplej, nie mam czasu czekać na temperaturę ciała, żeby łaskawie się podniosła, musi iść szybko do góry. Ile mamy zapasów wody? Wypijmy to, co zostało. Bierzemy, co żeśmy odłożyli. I wymarsz. Litr. 2. Zastanawiam się, czy się kawy nie napić. Żeby mieć więcej energii, tam lina też jest. Zrobimy tak, zrobimy ciebie. I zrobimy też ciebie. 7, 8. Ile mamy czasu, nim się zjara? Chwilę, bo chcę jeszcze przyspieszyć, żeby się dogrzać. O. A to poczeka. 40. Jesteśmy lekko dociążeni. Czym? Pochodnie pewnie, ale to pozrzucamy. Pióra. Nawet swoje zaczęły ważyć. Dobra, już jesteśmy na biało.
Teraz będziemy znowu na czerwono, bo wyciągnę kolejną, ale to się wyrzuci. Dobra, ogrzewanie aktywne, woda, zapasy na jedzenie, na pici, kalorie trochę słabo. No, już go dopchamy. I weźmiemy chyba jeszcze trochę wody w związku z tym. Połówkę. Dobra, lecimy. Już wystarczy tego kiblowania w tym regionie, w tej miejscówie tutaj. I mamy cały dzień teraz, żeby to ogarnąć. I oby okno pogodowe trzymało. Wilk musi być, bo on tutaj szczerze zejścia. Taka jest jego rola tutaj. No i zobejdziemy Warczusia, doliny i tyle w temacie. I się pożegnamy. Nie mam nic, co by pachniało. On tak, kurczę, się obija z lewej do prawej. Ciekawe, wyje, ale nie wyje. Ej, no gościu, zdecyduj się, w którą stronę idziesz. Odszczał? Może bym zrobił odszczał. Dobra, trzeba zrobić z tobą porządek. Broń jest załadowana. Dawaj. Spokój święty. Z tobą, cholero jedna. Sorry, ale stałeś mi na drodze. Nie zatrzymujemy się, mięsko, nie bawimy się, idziemy, póki jest pogoda i póki widać w ogóle, gdzie idziemy. Tak będzie nas czekać chyba tańczący z wilkami tam na dole. Dobra, widzimy swój cel wyraźnie. Droga, spiralnie. Schodzi ona. Wow, 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 wow. Co jest? Błędy się sypią cały czas. To te wilki pod mapą. To znaczy, że mam wyciek pamięci. To znaczy, że może grę wywalić w każdym momencie. Dobra, zróbmy tak. Dobra. I szykujemy się. Gdy zejdziemy tam, idziemy na pochodnie. Tu będzie tam. Pochodnia i w lewo. Czyli spróbujemy przy skałach je pominąć. Ach, szkoda. Myślałem, że kawę wypiję idąc na linię. Ale długie zejście. Chyba by się przydała przed. Nie wiem, czy jeszcze będzie gorący napój. My już tracimy z zimna zdrowie. Szybko, okazji. Gorące. Jest, zaliczy. Zahamujemy trochę, muszę termosem zacząć więcej pogrywać. No i teraz, jeżeli dobrze pójdzie, to je obejdziemy, tylko że one pewnie mają horrendalny zasięg. Skosy, skosy. Albo wilki, albo skosy. Zbieramy opał, potencjał. Właśnie, zaraz się będzie działo. Here they come. No i zarzucę Lorenza z Arabii, bo są takie widoki, że muszę. Oh,
Nie mogę się poszczywać, ale myślę, że ten wątek pasuje do Telda dość dobrze. Jedzie stąd, kurczę, zęgo ty. Muszę zrobić zmianę pochodni, ale... O nie! O nie, nie żartujcie, że się muszę znowu... Idźcie stąd. Że... Nie, to jest dead end. Jak ja mam tam wyjść? Czy tam w lewo hakiem? Wydawało mi się, że mam plan. Popatrzyłem z góry. Czy to po prostu jest tak podobna sceneria, że mi się wydaje, że ja chodzę w kółko. No nie przejdę przez to, no jak się mam dostać do tej drogi? Jakbym był za wysoko ciągle. Wejdź. Ach. Zamarzamy, ledwo się poruszamy. Dobra, będzie przystanek, chyba coś czuję. No, no. Oj. Lecimy. Węgiel, węgiel, węgiel dalej. Grzejemy się tu. Trzy sztuki. No dotknij jego nóżki. No i uciekł. No nie, jakby się zatrzymywały tuż poza zasięgiem rzutu. Ciekawe, czy jakby stanął na nią. To czy sobie może zabrać w ten sposób zdrowie? Zrobimy taką osłonę z pochodni tutaj, barierę. Już takie totalnie z dupy eksperymenty, ale... Nie podejdzie bliżej, chyba że ognia czy gracza? Cofnę się trochę. O, o, o! Chyba sobie zabrał... Zabrał czy nie? Kurczę! Chyba że tak zrobimy, że ja wylezę poza granicę. Nauczymy się dzisiaj czegoś. No. Cofam się. Nie omijaj tych. Nie, chyba sobie nic tak nie robią. I zdmuch... O nie. Dziewięć, osiem. Zdążymy? Auto chodzenie. Niewidzialny piksel, nie widzą mnie. Dawać. Jeden? Że się dalej nie poddały? Szkoda mi amunicji. Nie jestem do końca pewien, jak to działa, ale coś tu się dzieje. Pij i spadaj stąd. I wykmin, jak się stało. Interakcja z ogniskiem. Dlatego. A porusz się w lewo, w prawo. I wstań. Rozumiem, wiem, jak je bagować. Mhm. Chwila. Tak, pokaż, co przyrządzić. Proszę, poszły. Takie można pakować. Czy jak to zbiorę, odzyskam róże? Tak, dobra. Ona się wypaliła, niestety. To jest... To? Przeczytane. Zabierz. Idziemy.
Dobra, słuchajcie, nie mam pojęcia, jak się tam dostać. Ewidentnie nie tędy. Teraz nie wiem, czy mam leźć naokoło, czy mam schodzić w dół, szukać kolejnej liny, czy mam iść tam w lewo. Nic nie rozumiem. Edge stąd. Edge. Trzeba uważać, bo można je sprowokować. Będą kąsać. Nie chcę się też tu dupić tak, żeby mnie... Nie wiem. Powiem wam, nie wiem, co mam zrobić. Zerknę tu. Aha, to już przylazły kolejne. Nie. Nie. Zobaczymy, czy widać chociaż tą drogę potencjalnie, bo jeśli tak, znaczy, że trzeba walić na dół. A jak nie, to idę tam w lewo. O nie. O nie. Droga. Ale to jest zepsute. Ej. No i zaraz stracimy tą pochodnię. Ja węgla na razie nie będę marnował, bo jesteśmy rozgrzani na tyle. Idziemy w lewo hakiem, zobaczymy. Jakby, widzicie, tam jest kontynuacja drogi, tylko nie wiem, czy to jest taka wizualna kwestia, żeby tylko gracz to widział, żeby go to drażniło. Czy tam się da jakoś wyjść? Tą półką może? Idź stąd. Nie, tam nie ma przejścia. Musi być z drugiej strony. Nie wiem, dziwna sprawa. Wszystko wskazywało na to, że ta droga gdzieś tu. Tak, ona tak leci. Tu, 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 tu i tu, ale wyjście jest alternatywnie gdzie indziej. Może system jaskiń? Świetnie, nie mam ognia. Zaraz zginiemy. Zapomniałem. Ciekawe, czy one się dalej bugowały, bo jakby chciały, to mogły się już rzucić. Ej! A jak się nie uda, nie będzie tu przejścia, to się wycofuje na jaskinie. Razem z nimi odszczał, jedzenie, spanie, woda i powtórka, kolejne natarcie w kolejnym odcinku, nie? W każdej chwili może mi zwiesić grę, bo pamięć cieknie tam w tle. Wilki kolidują gdzieś na samym dole mapy. Powpadały. Może będzie po drzewie wyjście? Generalnie nie jest źle z nami. I okno trzyma pogodowe, bo jeszcze teraz się zmieniło pogoda, to już w ogóle byłoby fatalnie. Tylko czy to jest... Czy nie trzeba tu wyleźć jakoś samemu inaczej? Łopian. Ewidentnie tam się trzeba dostać. A jak? Czy jest jakieś wejście? Czy to jest martwy punkt? Nie pcham się tu, bo nas dojadą. Idź stąd. Zaraz wdepnę w jakiś ślepy zaułek, to będę musiał odszczelić te dziady. One idą z nami czy za nami? Aha. Czy nas tu nie było wcześniej? Ścieżki im powariowały. Nie wiem, powiem wam, nie mam bladego pojęcia, gdzie mam iść. Do góry po drzewie, muszę się dostać wyżej. Nie mam jak. Ognisko? Moje? To może być to miejsce, gdzieśmy przeczekiwali.
cholera, wracamy się wszędzie. Jak się tam dostać? Może pójdźmy po prostu. Tu nic nie będzie. Nie wiem, nie znam regionu, zgaduję i nie idzie mi to za dobrze na razie. I te dziady mi przeszkadzają i zdrowie leci. Idziemy do jaskini. A tu nas chyba nie było. Ciekawe, czy będzie echo. Echo. Wow. Nie ma echa. To nie jest nasze. Ale... O. No to już wszystko wiemy. Dobra, zatrzymujemy się ogrzać, bo nie tracimy zdrowia. Ale tego nie widzi jako interakcję z ogniskiem. Stoją się, patrzą. To trzeba zrobić puszkę. Siłek i wyjść. Nawet nie trzeba go przyrządzać. I znowu stracicie kolejnego członka paki. Będę was tak po cichu wybijał. Dostał, ale niestety nie padł. I tylko on się wystraszył, reszta nie zareagowała. Ciekawe. Ciepło. Kawa. Musimy zacząć energię oszczędzać. To było jakieś 50%. O nie. Warunki się spieprzyły. No to ja potrzebuję jedzenia. Chodźcie tu. Nie? Nie ma? Przygotuj, wyjdź. Jeszcze raz kucnij. Przygotuj. Coś, wyjdź. Mięsa potrzebuję. Ach, dostał w dupala, ale nie padł. Dobra. Wracajcie. Powtórka. Nie? Kurczę, no obrywają, krwawią, ale nie padają. Dobra, wracajcie. Spróbuję coś uszczelić przy ognisku bez cheatowania. Znaczy cheatowania, takie są zasady gry. Zaraz spuchnie Mackenzie. Wracać, wracać, tu jestem. Pudło. Ręka się zatrzęsła. Wracać. No nic tak nie trafię. Dobra, jest jedzenie. Lecą te naboje jak szalone. Zostajemy czy walczymy dalej? No nie, ja go nie przyrządzę i tak, bo one mi nie dadzą spokoju. Musiałbym przenieść ognisko. A do tego mam za mało patyków. W ogóle nie mam patyków, tylko węgiel został. Trzeba byłoby iść dalej. Na chłopski rozum. Zostawimy tu ogień. I w razie czego mamy punkt do wycofania się. Ale już będziemy szli z obstawą. Bo ten pasek nie znika. One mnie gubią w wyniku glitcha, ale potem próbują się dościeżkować nie wiadomo skąd. Aha. Ja nic nie widzę.
Jaki to ma sens? Przenoszę ognisko, obrabiam tamtego, ustawiam obóz. I będę musiał polecieć wabank z tym węglem, co mam, i tu przetrwać. Nie ma inaczej sensu. Tylko jak ja to rozpalę? Jaki silny wiatr? Jestem w środku. Gdzie ty masz silny wiatr? Czy tu jest przeciąg jakiś? Ale bo mi to zdechnie. No i nie mam czym palić. To jest przeczytane, to możemy zjarać i pół kilo się odzyska też dobrze. Szkoda, węgle znikają jak szalone. Dobra, dawaj go. Walka jest w tym regionie cały czas. Co to za chodzenie po regionie na oślep, nie znając terenu? Żadna frajda. Ale pasek paki zniknął tym razem. Nie, nie zniknął. Gdzie tam? Aha. Niech to diabli. Jaki wiatr? Słyszę ten lód skwierczący, łamiący się i nie... I wiem, że nie mogę wody z tego zebrać. Do dupy z tą mechaniką tutaj, z tym wiatrem. Takie usilne po prostu wkurzanie gracza. To będzie co chwilę gasu. To będzie zmartwienie Mackenzie'ego w następnym odcinku. Teraz na razie tylko dotrzymam towarzystwa Ogienkowi tak długo, jak tylko trzeba, żeby to dosmażyć. Aha, fajnie. Prawie kichnąłem, ale nie kichnąłem, ale wredne uczucie. O, teraz nie ma paska. Ciekawe, czy w tym ostatnim patchu naprawili problemy z ich ścieżkowaniem. Ale sądząc po tym, chyba nie. 23:15. Poczekamy chwilę. Dobra. 6 minut. Nie wiem, czy dam radę to zrobić, pewnie już nie. Pytanie, czy powinienem tutaj siedzieć i priorytetować ustawienie tu bazy, ale tutaj będzie sakramentsko zimno, jak tutaj, kurczę, magiczny wiatr jakoś lata i co chwilę gasi ognisko, to nie wiem, czy to ma sens. Zapasy wody pewnie spadły też. Węglem nie będę rzucał, jak to, kurczę, zdmuchuję. Cienko to widzę. Mgiełka robi swoje w międzyczasie. Tamto już pewnie zdechło też, no oczywiście. Ej, nic tu nie ugramy.
Trzeba iść szukać, słuchajcie, wiatroodpornego miejsca. Znajdą jak nic. Nie, to jest nie ta woda, co trzeba. Ona też powinna mieć inny kolor, bo to strasznie myli. Pytanie, czy tu generalnie wszystko nie będzie oznaczone jako niewiatroodporne. Czy jest tu jeszcze ikona gdzieś? Tu jest. Ile w tym prawdy? Tylko ja nie rozpalę, bo nie mam czym. A iść też nie ma sensu, no bo nic nie widzę. Skończę na tym, że będę tu stał i przyspieszał czas. O, fajnie, tylko jest za zimno na to też. Nie, to nie ma sensu, naprawdę, no bo... Co ja tu ugram? Co było, nim weszliśmy do jaskini? Ten punkt? Nie, to tam też nic nie. Nie ogarniemy. Daj mi coś, co by mi się przydało, mega. Dobra, to jest coś, nad czym będę musiał pomedytować. Zostawię tutaj tego gracza. Aha, już paka próbuje nas dościeżkować. Z podziemi, z zaświatów. Włączyłbym latanie, żeby sprawdzić, ale nie chcę sobie spoilować gry. O nie. O kurczę. Dobrze, że to się... Co, znalazły nas? Kurczę, znalazły nas. Ej! A masz. Tylko musiał się odwiesić akurat jak... Oczywiście, typowe. No, a żałuję, że nie mam rewolweru. Ej, nie, 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 nie. Nie wiem co zrobić. Pogoda, ja nic nie widzę, ja nie mogę chodzić jak nic nie widzę. Zamarzamy, brak opału. Co? O, jak tyś to? Nie wiem. Wycofać się, nawet już nie pamiętam, dokąd mógłbym się wycofać, szczerze mówiąc. Dobra, potencjalnie patyczek odzyskaliśmy. W zasadzie chyba jest tylko on. Tamten ranny uciekł. Połowa życia poszła się rybkać. Nie wiem. Szach i mat. Idziemy w nieznane. Tu na pewno zginiemy. Nie cierpię nie widzieć. Nie ma nic gorszego niż tak grać zgaduj zgadula. Tu pewnie jest jakiś widok w zasadzie, że stwierdzilibyśmy, aha, więc to tak trzeba iść. No ale nic nie widać. Brak opału, brak schronienia, brak czegokolwiek. Tam bym nic nie ugrał. Bo dali głupi wiatr, który gasi ognisko. W miejscu, w którym tego wiatru by normalnie nie było. Wyłączyli mi widoczność. Nie wiem, nic. Jeszcze mnie ten stalkuje i jest mi zimno i tracę życie. Nie ma czym... Oj! Oj, 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 ale fuks, ale fuks. Nie ma zapałek powitalnych? Jaki fuksior.
Nie, nie byłem tam. Jaki fuks. Nie? To nie jest most z pakietem zapałek? Tylko co z tego, co dalej? Widzieliśmy to. I tak jak most biegł, to tak trzeba iść, ale... No i próbują się ścieżkować. Chyba tam musimy iść. Tu nie. Zrobię save'a, słuchajcie, bo jak się gra wywali. Oj, a chyba zaczyna być bardzo źle. 9 FPS. Musiał to zgłosić. Ale nie naprawili pudełka z amunicją, które zgłosiłem. Ja, jest fatalnie. To się zaraz skończy. Muszę uwolnić. Ty, ale nawet Ghost nic nie daje. Coś fundamentalnie się zryło. Dajcie mi moment. No i jak będzie? Nie jest dobrze. Nic się nie zmieniło. No, widzicie, próbuję. Naprawdę próbuję i... I nie jestem w stanie tego obejść, niestety. Wina Hinterlandu. Przebolejecie chwilę, mam nadzieję. Nie wyłączajcie nadajników, odbiorników. Nadajników też. No nic nie zrobię. Mogę spróbować zmienić pogodę, ale nie wiem czy... O nie, lina. Mam ochotę wziąć wstrzykiwacz, naprawdę odzyskać trochę kondycji. Będziemy zjechani. I dotrzemy do stacji pogodowej i się rozłożymy na łopatki, dosłownie. Chyba tak zrobię. Chyba tak zrobię. Lecimy. Klatki mi nie pomagają. Lecisz, lecisz, lecisz. Go, 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 go. Jak zasuwa po tej linie? Problem w tym, że ja dalej nie widzę, gdzie mam iść. Lecimy, 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 lecimy. Gdziekolwiek się można schować i ogrzać. Tam idziemy, zaraz tam pójdziemy. Tu. Co to było? A mnie straszyło. Węgiel. Tak. 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 Dawać. Nie. Lecisz, póki masz jeszcze puls. Jest flaga, jest dobry znak. Klatki fatalne są. Bardzo was za to przepraszam, ale wiecie, że to nie moja wina. Dawaj, dawaj, dawaj. Aha, koniec biegania. Czy jestem w stanie wejść do jakiejś lokacji wewnętrznej? Błagam. Tu trzeba będzie przeszukać podczas zorzy. Ciepło, dawać ciepło. Ile jest? 2 do góry. Szkoda, że nie zdążyłem ognia zapalić, słuchajcie. Ale udało się. Dotarliśmy do miejsca bezpiecznego. I będziemy tutaj działać w następnym odcinku. Tymczasem podobało się, nie podobało się. Wiesz co czynić. Dzięki za wizytę i do zobaczenia w następnym odcinku. Adios.